Kuźwa. Wiecie, widzowie, ja nazywam się... Dobra, weźcie co, oddajmy tą maszytkę, bo ona... Juzura dzisiaj tak dziwnie się zachowuje. A miniaturkę... Nie miniaturkę, tylko baner miałem robić. Dobra. Witajcie, widzowie, ja nazywam się Sajmek i witam was w... Dying Light 2 Stay Human. Tak. Przed chwilą zobaczyłem, że na stronie oficjalnej... Znaczy wcześniej już zobaczyłem, ale zobaczyłem, że zaczęły być informacje co do Dying Light 2. Czemu miałbym... Nie zobaczyć. Więc tak, jest nowy oficjalny gameplay trailer. Tego, z czym będziemy mieli do czynienia w drugiej części Dying Light 2. O, tutaj jest klawiatura brudna. Czekajcie. Gnoju. Chłop ma robić odcinek, a zajmuje czym innym. Czekajcie. Kurna. No chodź tu. Z ciebie odcinka nie mogę zacząć. No comment, guys, no comment. No i co, obejrzymy część oficjalnego gameplaya, znaczy ja zrobię, potnę to, bo boję się, że będą copyrighty. I przy okazji muszę zmniejszyć ekranik. Teraz będziemy sprawdzać sobie, co ma gra do zaoferowania. Taki może być. I co? Patrzymy, co nam zaoferuje nowy gameplay z Dying Lighta. Oczywiście napisy polskie. Wait. Where the fuck jest ten film? Loga strona, proszę. Dajcie mi Dying Lighta. O, już. Słuchajcie, spauzuję, bo trzeba dźwięk zobaczyć. I dać napisy Polish. Jest, jest, jest. Dobra. Zobaczmy. Ekran nie jest za duży. Jest idealnie i zobaczymy, co nam zaoferuje Dying Light 2 Stay Human. Ja się od nowa to zrobię, bo troszeczkę jest przycicho. Teraz. Hey everyone. We've been quiet for some time. Since, like the rest of the world, we had some unforeseen hurdles to clear. But the wait is over. Let's dive into the open world of Dying Light 2. The last slice of Dying Light 2 showcased the mission from the main storyline. No tak, pamiętam. You saw how your decisions influenced the narrative and notably changed the environment. This time, we want to give you a broader look at the game and a sneak peek at some of the things we'll be talking about in upcoming months. In Dying Light 2, you become Aiden Caldwell, an outsider trying to unravel a tangled mystery from his past. Its trail leads him to the city, probably the last bastion of mankind in the world. Shit! Podoba mi się strasznie to, że każdy zębek w ogóle wygląda inaczej. O. At first, you feel like this intense, brutal place will tear you apart. But then you meet the Night Runners, veteran survivors who help people in better days. By the way, I'm Hakon. You were a Night Runner. You used to help people, remember? Night Runners are gone. Finished. A myth. And although it's not entirely clear you can trust them, you need allies in the dark. Tego pana nie chcę spotkać w normalnej grze. And these are the modern Dark Ages. It's been 15 years since the apocalypse and the world has changed. The old civilization has fallen, but a new one has been built on its ashes. W ogóle strasznie mi się w ogóle podoba to, że w kolejnej części będziemy mieli w ogóle inny environment, to znaczy, że będziemy mieli w ogóle inaczej będzie to wszystko wyglądało niż w Haranie, gdzie normalnie chodziliśmy po ulicach, coś tam się spinaliśmy po budynkach. Teraz w dwójce ma to ma wyglądać mniej więcej tak, jak czytałem, że teraz przez to, że przez jakąś bombę chemiczną użytą ziemia została skażona i głównie roślinność będzie się rozwijać na dachach, co będzie ciekawe, ale znając moje możliwości parkurowe, to pewnie przy najbliższej okazji spadnę, albo wcisnę przypadkiem dwa razy jakiś przycisk i też spadnę. No. Więc zobaczmy, co tam jeszcze zaoferują nam. People
fight desperately for scarce resources. Rules are broken, and weakness is punished. She's innocent! Three factions struggle for position in the city. Survivors pride themselves on being able to adapt to any circumstances and cobble together safe zones. W ogóle piszcie w komentarzach, z kim mam się trzymać w dwójce. Peacekeepers, loyal soldiers, who want to impose their version of law and order and trample all in their path. Renegades, ex-prisoners serving their ruthless colonel, seeking to become sole rulers of the city. Where is Waltz? Make him talk. Use these factions to reach your goal. Help or harm them to reshape the city to your liking. Czekajcie, bo to jedną rzecz zauważyłem. Dying Light when? Teraz jest. W ogóle chyba o 21 z tego co wiem ma być prezentacja gameplayu. Albo była już wczoraj. Nie jestem pewien. Reshape the city to your liking. Just remember, each faction contains complex characters. Nosy Parker, ain't ya? Got some kind of bad habit of yours? Yes, so will you follow cold calculation or your heart? The bazaar needs good people. Help us and you'll find a home here. Some in the city offer no chance for an alliance. Bandits, outlaws, and common thugs live only to plunder and kill, plunging the streets into chaos. A czy ten pan nie był Wait, zaraz. A czy ten pan nie był czasem w gameplayu z... Bo to jego twarz, mistrz... Chyba to jest on. Tak, to jest on. Ja kojarzę po twarzy. On był właśnie w tym wtedy gameplayu z E3 2019 gameplayu. Plunging the streets into chaos. Ciekawe, czy będzie tak samo. Taka sama. Nie no, raczej będzie taka sama misja. Chyba, że coś pozmieniali. Misję z tym gościem. Napiszcie w komentarzach w ogóle, z którą frakcją z tych trzech mam się wiązać. Albo której więcej pomagać, której mi. A właśnie. As the light fails, monsters crawl out of hiding to prey on the poor souls caught outside the city. Jej, będzie bieganie po nocy, ja pinkowa. Hordes of infected pour into the streets like decaying lava. Czytałem ostatnio i... Znaczy, czytałem, że noce mają być trudniejsze. To znaczy, z jedynki na dwójki w trójce ma być jeszcze trudniej, ma być więcej nowych typów zombie, które będą się tylko w nocy pojawiać, no i po prostu będzie ich... Wszędzie, po całym mieście będą chodzić w nocy, także spodziewajcie się, że moja taktyka będzie wyglądała mniej więcej tak, że caku caku będę przemierzał świat. Wyobrażacie sobie, nagrywam tą serię. I 70% nagrywania momentu, gdy jest cykl nocny, kłócanie, 30% wykonywanie misji. 70% kłócania. Będą mnie nazywać w tym mieście słowiańskim przykucem. Czy to jest jedyna pozycja, jaką... Jakiej jest... To jest jedyna pozycja, jaką w jakiej mnie zobaczycie w tej grze. The deadly spawn of 15 years of mutation and evolution. Your only escape? Exploit the city's verticality and flee to the roofs. Though even there, you are never safe from swift and deadly virals. Jest możliwość zabarykadowania drzwi, jak w Resident Evil, mnie to ciekawi. Yet night brings opportunity as well. Nests rife with infected during the day now lie empty. To explore them, you must tread carefully. Na pewno. Chociaż w dzień to też... W dzień byłoby jeszcze gorzej.
Jak w nocy mniej. Trochę mi to przypomina pomysł Days Gone, bo w Days Gone też było tak samo. Że w dzień mniej, a w nocy więcej i są gniazda puste. Luckily, you have all the tools you need to survive. Nie ma to jak skakanie po dachach w Dying Light'cie. Po ścianach. Spodziewajcie się, że nie zawsze będzie mi szło i mogę przywalić o jakąś ściankę albo się nadziać na coś. But often you'll have to face your enemies head on, and then you have to be smart, resourceful, Assassin's Creed reference, and determined. We've worked hard on the essence of our combat, making sure swinging a big, meaty weapon is fun, satisfying, and well executed. But even the most brutal fights can be tactical as well. You have multiple ways to hone your skills toward the gameplay style that suits you best. It's up to you if you focus mostly on mobility and parkour. Ja chyba będę korzystał z tej mobilności i parkoura, to dałoby mi większe szanse w walce pod względem takim, że byłbym cały czas w ruchu. Every ability you learn can be a game changer and possibly. Your choices, your each moment matters. Each move could mean triumph or defeat. Choose your actions and friends carefully. Everything the city can reshape the gameplay environment, change the course of the narrative, and decide the fate of the city's residents. But most importantly, you decide your own fate as well. You're about to turn. Make sure to stay human. No powiem, że... No oczywiście, 7 grudnia tego roku. Coś czuję, że na ten nadgarstek to ja będę patrzył w grze co chwilę. Takie... Jak będzie jedna czerwona kropka, to za I'm the fucker out here z tego budynku. No, to by było tyle. Jeśli chodzi o... A w ogóle co tam było? A, skiny. Jak się kupi wersję preorderową, o. To co ja mogę powiedzieć? Czekam na tytuł z wypiekami, nie ma co się dziwić, tym bardziej, że tytuł ma mieć wiele możliwości, jeśli chodzi o granie, czekajcie. Ma mieć wiele możliwości, wiele nowości. Wszystko ma być bardziej rozwinięte. Ale fajne, że będzie przypomnienie tego, co było, znaczy będzie nawiązanie do tego, co było w Haranie, czyli że... No cóż, no... Pamiętam jak było w Haranie, ja serii raczej z jedynki nie zrobię, bo nie wiem. Nie no, zobaczymy, może zrobię z jedynki tak dla powtórki, ale no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Nie wiem czy mój komp przede wszystkim da radę, dlatego jak będą streamy. Znaczy jak chcecie możecie mi, o. Jak chcecie, możecie mnie wesprzeć, pomóc mi, jeśli chcecie oczywiście, żeby pomóc mi bliżej dotrzeć do tego celu, żeby być bliżej tego, żeby zrobić tą serię z Dying Light 2. Bo obiecałem Residenta, zrobiłem jeden odcinek, komputer się wysypał przy kolejnych, jak próbowałem zrobić, się wysypywał co chwilę. No i by nie dało rady zrobić tej serii tak naprawdę z Resident Evil, dlatego liczę, że jak będę robił, wiecie, tą możliwość, że możecie mnie donatować, to w jakiś sposób mnie wesprzecie, żeby dojść do tego celu, bo jednak seria z Dying Light 2 to by było dla mnie coś świetnego. Obstawiam, że każdy też by chciał pograć w Dying Light 2, ale naprawdę chciałbym zrobić z tego serię na kanale długo, wszystko dokładnie obadać, sprawdzić jakie są easter eggi, wiecie. Zrobić dla was pełną serię, gdzie wy też będziecie mieli na przykład wybór na wiele rzeczy. Na przykład właśnie te trzy frakcje, jak zaczniemy serię, piszcie na co się bardziej skupić, na przykład przy... Wiecie o co mi chodzi, o, w ten sposób. Sami zadecydujecie nad jaką... po jakiej stronie staniemy, z jaką frakcją. Ale na razie to tak... Jestem tak między piskiperzy coś, a osaleńcy, tak jakoś...
Rozległy otwarty świat, wybory i konsekwencje. A właśnie mnie ciekawi, jak bardzo będzie widoczny ten konflikt w ogóle w tym mieście. Cykl dnia i nocy. Kreatywna i brutalna walka. O, właśnie, tryb kooperacji. Będzie w ogóle właśnie tryb kooperacji w grze, gdzie będzie można grać właśnie od 2 do 4 osób. I co z tego, co słyszałem, to nie będzie to wyglądać jak w Dying Light 2, znaczy w Dying Light 1, tylko będzie w Dying Light 2 on bardzo rozbudowany i chyba, tak mi się wydaje, nie jestem pewny, że będzie widać drugą, trzecią, czwartą osobę w cutscenkach, tylko może być tak, że po prostu ona nie będzie się odzywać, nie jestem pewny, ale z tego, co wiem, to na pewno no, jakoś to będzie lepiej rozbudowane niż w jedynce. I na 100% nie jestem pewny, ale tak na jakoś 70-60, że będzie możliwość, nie no, tak na 50% przynajmniej jestem pewny, że będzie to tak wyglądało, że będziemy mogli zobaczyć, nie dość, że my będziemy, to jeszcze będzie na przykład nasza osoba w cutscenkach. Nie jestem pewny, zazwyczaj takiego typu rzeczy w cutscenkach mnie cieszą, bo wtedy ma się wrażenie, że jest się z tą drugą osobą, razem przeżywa się tą całą fabułę, przygodę. Ale zobaczymy, ale jak tak, to też mi to nie będzie przeszkadzać. Fajnie będzie to, że będzie można jednak z kimś innym pograć i zobaczyć, o jakich wyborach zadecydował nasz znajomy, a my. I order bonus, czyli oczywiście skinki. Skiny się znaczy. No i co? Co by było na tyle w tym odcinku? Ja to teraz zmontuję, wrzucę i tak. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć serię z tej gry, ja mogę od razu powiedzieć, że z pewnością serię z tej gry nagram, ale to, czy ona się w ogóle pojawi, już zależy od was, od waszego odbioru w komentarzach. Znaczy w tej chwili w komentarzach, czy chcecie, czy nie. Ja powiem tyle, że ja bym z chęcią nagrał z tego serię, zrobił pełną serię i na przykład niektóre jakieś poboczne rzeczy bym po prostu robił na streamach. No i oczywiście, żeby do tego doszło, to jeśli nie uda mi się samemu nazbierać na sprzęt, to będziecie mogli mnie sami też wesprzeć poprzez donaty, jeśli będziecie chcieli, żeby szybciej nazbierać na odpowiedni sprzęt, bo tu tylko tak naprawdę chodzi o kartę graficzną jedynie, bo moja jest już stara i no ilość pamięci graficznej jest do 2 GB, to nie jest zbyt zadowalające już na dzisiejsze czasy. Ale jeśli uda wam się mnie wesprzeć, będziecie chcieli, to będę w stanie mieć na tyle dobry sprzęt, że oprócz tego Dying Light 2, to będę mógł przy okazji jeszcze dokończyć Resident Evil Village i zrobić jakąś miniseryjkę z Red Dead Online'a, bo to też kupiłem przy okazji. Wszystkie te dwie kupiłem za grosze, które dostałem. No. I co, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam ten review, odcinek review, pogadanka na temat Dying Light 2 wam się spodobała. Jeśli chcecie więcej tego typu filmików, jeśli wam się podobają moje materiały i chcecie ich więcej na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmach, oczywiście subskrypcję, jeśli chcecie mnie wesprzeć, pomóc, żeby mój kanał się rozwijał, oraz możecie zostawić komentarz, co wam się podobało, co wam się nie podobało, co myślicie. A teraz do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.